A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wracamy do Polski i temat, który może być bardzo inspirujący, bo szczególnie kiedy mówimy o kosmosie, o badaniach kosmosu, to wydaje się, że wszędzie, tylko nie w Polsce. Otóż okazuje się, że w Polsce nie tylko jesteśmy w miarę na bieżąco, bezwzględnie polscy naukowcy, ale także studenci, a nawet uczniowie szkół średnich angażują się bardzo w różne projekty, nawet te bardzo, bardzo poważne, w projekty zarówno te, które odbywają się na Ziemi, jak i te, które związane są z misjami badawczymi w odległym kosmosie. Ale tu w Polsce także dyskutuje się na tematy brzmiące przynajmniej futurystycznie. I jednym z nich z pewnością jest górnictwo kosmiczne. Ci, którzy interesują się kosmosem, słyszeli o tym wielokrotnie, ale nawet ci niekoniecznie muszą wiedzieć o tym, że w Polsce takie dyskusje się odbywają. Co więcej, nie pierwszy już raz, bo oto na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończyła się wczoraj trzecia konferencja górnictwa kosmicznego. I o tym właśnie opowie nam teraz Beata Cabała, która jest team liderem konferencji górnictwa kosmicznego. Pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie widać. Już się widzimy. Okej. Ja tutaj jestem jeszcze z panią Anną Michalską i z profesorem Piotrem Kulinowskim. I tutaj generalnie bym oddała głos profesorowi. Panie profesorze, prosimy w takim razie. Tylko, że ja nie jestem na spotkaniu, czy jestem? Jest profesor. Chciałbym udostępnić ekran. Tak, bo na razie, panie profesorze, jest pańska szafa, a niekoniecznie pan. A, bo ja jestem. O, fantastycznie. Bo ja jeszcze nie wiedziałem, ja chciałem zrobić wejście. Tak, ale ponieważ nie ma pan słuchawek i mikrofonu, prosimy być jak najbliżej komputera, bo ledwo pana słyszymy. Już nie słychać teraz. No, tak, trochę lepiej, trochę lepiej. Bardzo proszę. Mam bardzo dobry mikrofon, który właśnie wczoraj na konferencji żeśmy użyli. I myślę, że teraz to już pójdzie dobrze. Tak jest. Oglądając telewizję zauważyłem... Słychać mnie? Tak? Dobrze. Tak, słuchamy. Tak, słuchajcie, na pewno, profesorze. No tak, było słychać. Pani Beato, zanim się połączymy z panem profesorem. Bardzo proszę, bo mam mało czasu. Czy słychać mnie, czy nie? Teraz tak, ale mieliśmy przerwę w połączeniu, więc spróbujmy jeszcze raz. Się postaram mówić wolniej, wtedy może internet da radę. Mieliśmy wczoraj konferencję online i też mieliśmy pewne problemy techniczne, które żeśmy z sukcesem rozwiązali. Proszę państwa, konferencja odbyła się wczoraj. I zakończyła się. To jest, proszę państwa, trzecia edycja konferencji górnictwa kosmicznego. Organizowana ona jest przez studentów. Ja jestem w zasadzie jedynym pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej, poza jeszcze panią Katarzyną Styk, którzy koordynują pracę studentów. To są studenci zrzeszeni w grupie kół naukowych interesujących się górnictwem kosmicznym. Nazwaliśmy się ISME, Ideas for Space Mining Engineering. I to jest grupa pasjonatów, którzy podjęli wyzwanie integracji środowiska interesującego się eksploracją, szeroko pojętą eksploracją kosmosu. Proszę państwa, zapisana transmisja z naszego wydarzenia jest dostępna na YouTubie. Ja miałem taki pomysł, żeby piękny wstęp dla państwa odczytać, który pani Kasia z tych wczoraj właśnie zaprezentowała, ale sobie pomyślałem, że w ten sposób państwa zachęcę do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, konferencja Górnictwa Kosmicznego. Państwo zobaczycie, jak ładnie można wprowadzić do konferencji. Generalnie konferencja była podzielona na trzy sekcje tematyczne. Inżynieria mechatroniczna, planetologia, człowiek, prawo i technologia. Mieliśmy wielu partnerów, pozwolę sobie ich tutaj wyczytać właśnie. Ministerstwo Rozwoju, AGH oczywiście, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Górnictwa Geoinżynierii, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, oczywiście Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polskie Centrum Prawa Kosmicznego, Analog Astronaut Training Center, Fundacja WIMIR i oczywiście Polsa. Medialnie
wspierało nas Urania, czasopismo Nauka, Technologia, Polityka, Inżynieria Górnicza, Astronomia, Polski Portal Astronomiczny Astronet i Klub Astronomiczny Almuntrat. Bardzo trudne słowo do czytania. Proszę Państwa, na gorąco tylko, jeszcze nie ochłonęliśmy po wczorajszych wydarzeniach, do późno w nocy żeśmy jeszcze porządkowali i myśli, i sprzęt po konferencji, ale mogę się z Państwem już podzielić pewnymi liczbami. 33 tysiące na dzień wczorajszy dowiedziało się o naszym wydarzeniu na Facebooku. 1250 osób zareagowało na to wydarzenie. Naszą stronę ISMY regularnie obserwuje 280 osób. Już mamy 700 odsłon na YouTubie naszej transmisji online. To jest ponad 8 godzin transmisji. 920 osób oglądało wydarzenie. Mieliśmy 33 prelegentów, a liczba zarejestrowanych uczestników konferencji, która zarejestrowała się i uczestniczyła w różnych fazach, na różnych referatach, to około 250 osób. Proszę Państwa, na stronie naszej konferencji www.kgk.edu.pl można przeczytać informacje i o ISMY, i zobaczyć transmisję na YouTubie, ale przede wszystkim też sięgnąć do referatów z poprzednich konferencji. My oczywiście bieżące referaty również udostępnimy na stronie www, podzielone na poszczególne prezentacje i tylko proszę dać nam troszeczkę więcej czasu niż te kilkanaście godzin. Na Facebooku pod kluczem ISMY możecie Państwo nas znaleźć i obserwować, na Instagramie, no i wpisując w YouTubie konferencja Górnictwa Kosmicznego bezpośrednio traficie do filmików z poprzedniej edycji, jak i obecnej. Proszę Państwa, nie chcę przynudzać, jeszcze żyję tymi emocjami, jeszcze mówię, że dzisiaj nie chodzę, tylko latam na skrzydłach niesiony przez entuzjazm mojego zespołu, który pozwolę sobie przedstawić na fotografii. Oczywiście jest to tylko część tego zespołu, przedstawiciel zespołu technicznego, idąc od lewej, Szymon Mierzwa, Kasia Styk, która wprowadzała pięknie w naszą konferencję i ją również pięknie zakończyła, i Beatka Cabała w środku, przedstawiona jako lider naszej grupy i też organizacyjna skupina, i nasza gwiazda Ania Michalska, pierwsza od prawej, ja jestem drugi od prawej, właśnie między moimi liderkami mojego zespołu. Proszę Państwa, dziewczyny są tutaj z nami, jeżeli Państwo chcielibyście coś zapytać o konferencję, dowiedzieć się, to zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony. My też jeszcze chciałyśmy serdecznie podziękować za możliwość podsumowania naszego wydarzenia tutaj u Państwa. Przez cały dzień łączymy się z Państwem i śledzimy dyskusję. I myślę, że możemy już też zaprosić na kolejną edycję naszego wydarzenia, która prawdopodobnie odbędzie się w maju przyszłego roku. Dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze tak tylko dodam od siebie, że serdecznie oczywiście zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. No i jeżeli ktoś by był chętny współpracą albo zaciekawiony tematyką górnictwa kosmicznego, to zapraszam też na naszą stronę internetową KGK i tam też znajduje się kontakt do nas. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy w takim razie na maj i dziękujemy za tę relację. Co prawda nie dowiedzieliśmy się, o czym Państwo rozmawiali, ale czas się skończył i wiemy, gdzie szukać szczegółów, informacji. Liczyłem na to, że odkopiemy troszkę tych kopalnianych tematów.